za mną widzimy samochód, jeden z eksponatów, który stanowi element scenograficzny tak naprawdę naszej ekspozycji. Jest to Jowett Special Roadster z 1926 roku. Dlaczego samochód? Bo znajdujemy się w mieście dwudziestolecia międzywojennego nocą. Tutaj odnajdziemy dom towarowy, dom mody, witrynę jubilerską, ale również zabudowy kamienic z wnętrzami, z duszami domów z Niemiec, z Francji, z Polski, w których zaprezentujemy najwyższej jakości artystycznej rzemiosło, sztukę użytkową. Nie mogło również zabraknąć gabinetu prezesa banku i skarbca. Na pierwszym piętrze zapraszamy do wnętrza mieszkania polskiej inteligencji. Tam unikatowe meble zaprojektowane przez właściciela mieszkania, inżyniera Edmunda Brzozowskiego i wspaniała galeria rzemiosła artystycznego. Kolekcja szkła, metalu, ceramiki, sala tożsamości, w której próbujemy pokazać dwie ścieżki, którymi podążała sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego, czyli styl narodowy i funkcjonalizm. I na końcu mini galeria malarstwa, w której perłą w koronie jest martwa natura Tamary Łempickiej. Kolekcję budowaliśmy od 15 lat, posiadamy w swych zbiorach 1800 obiektów. Serdecznie zapraszamy do naszego nowego gmachu, gdzie prezentujemy właśnie sztukę dwudziestolecia międzywojennego Art Deco, jedyną taką ekspozycję w Polsce.